Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jest to już 17 odcinek ze serii symulowanej Ekstraklasy, zarazem 17 kolejka. Już widzicie przed sobą terminarz tej serii gier. W piątek Warta podejmowała u siebie Stal Mielec i Wisła Płock grała z Krakowią. W sobotę mieliśmy aż 4 spotkania. Korona Kielce grała z Widzewem Łódź, Górnik Zabrze podejmował u siebie Miedź Legnica, Jagiellonia grała z Lechem Poznań i Zagłębie Lubin podejmował u siebie Raków Częstochowa. Za to w niedzielę Radomia grał z Pogonią Szczecin, Lechia grała z Piastem Gliwice i na zakończenie tej serii gier Śląsk podejmował Legię. Najciekawiej zapowiadało nam się tutaj spotkanie na dole tabeli Górnika z Miedzią oraz Jagiellonii z Lechem Poznań. A my już przenosimy się do Grodziska Wielkopolskiego, tam Warta podejmowała Stal Mielec. Skład Warty na to spotkanie: w bramce jest w obronie Kiełp, Iwanow, Stawropoulos, Pący, Matuszewski, Żurawski, Kupczak, Rzesik i w ataku Jakubowski, Zrelak i Luis. Skład Stali to za to Mrozek w bramce, w obronie Leandro Flis, Matras, Wolski, w pomocy Gettinger, Wlazło, Wacuk, Domański i Hiszpański, a w ataku najlepszy strzelec zespołu, jakże i całej ligi, Sajd Hamulić. Warta przystępuje na to spotkanie z dołu tabeli, musi dzisiaj liczyć na zwycięstwo, jeżeli chce się oddać o strefy spadkowej, i bardzo dobrze zaczyna już w 10 minucie. Zrelak strzela bramkę na 1-0, Warta obejmuje prowadzenie, asystę zalicza Miguel Luis, ależ Warta kapitalnie wchodzi w to spotkanie i też daje sobie nadzieję na oddalenie się od strefy spadkowej. A my już widzimy kolejna akcja warciarzy, znowu chwilę, tym razem po wznowieniu gry od przerwy, Izrelak w asyście Jakubowskiego trafia na 2-0, druga bramka Zrelaka w tym spotkaniu, druga bramka dla zespołu z Poznania. Widzimy jeszcze raz powtórkę, nie miał szans tutaj Mrozek, nie zdołał się nawet przemieścić. Ale to nie oznacza, że Stal przestał atakować, chociaż pierwszy strzał dał dopiero w 64 minucie. Ale bramkę jeszcze zdołała zdobyć. Wacuk obrócił się z piłką przy nodze i mamy 2-1. Jednakże to na tyle było stać Stal w tym spotkaniu. Ostatecznie to spotkanie kończy nam się wygraną Warty. No i Warta w tym momencie wskakuje na miejsce 12. Z Grodziska Wielkopolskiego przenosimy się do Płocka, tam Wisła Płock podejmowała Krakowia. Skład Wisły na to spotkanie: w bramce Kamiński, w obronie Rzeźniczak, Kapuła, Diwallo, w pomocy Tomasik, Krasak, Furman, Szwoch i w ataku Dabo, Sykulski i Kocyła. Skład Krakowi to za to bramce Chroszcz, w obronie Peska, Gica, Rodin, w pomocy Konoprianka, Myszor, Hebo, Rasmussen, Rakoczy, Oshima i Rapa, a w ataku Makuch. Makuch, czyli najlepszy strzelec tego zespołu, ma na swoim koncie już 8 trafień. No i widzimy, że Krakowia w to spotkanie wchodzi lepiej, bo już w 3 minucie po zagraniu Konoplianki Makuch pakuje piłkę do siatki. Krakowia wychodzi na prowadzenie za sprawą swojego najlepszego strzelca i zarazem drugiego najlepszego strzelca ligi. Makuch zdobywa 9. bramkę w tym sezonie. Widzimy jeszcze raz powtórkę, bez szans Kamiński. Wisła Płock obudziła się dopiero w drugiej połowie, a dokładnie 3 minuty po przerwie. Za sprawą Sekulskiego ten wbija piłkę do siatki w dość podobny sposób jak Makuch, tylko trochę z innego kąta. Widzimy powtórkę, zagranie tutaj Szwocha. No i też w prawy dolny róg bramki strzela Sekulski. Ale długo tym prowadzeniem gracze z Płocka się nie nacieszyli, bo w 54 minucie za sprawą Konoplianki oglądamy takie oto przepiękne trafienie z rzutu wolnego. Asysta i bramka Konoplianki w tym spotkaniu, no jest w formie Ukrainiec. No i to spotkanie ostatecznie kończy nam się takim rezultatem. Wisła przegrywa u siebie. Wisła jest w trudniejszej sytuacji niż Krakowia, która w tym momencie wskakuje do pierwszej dziesiątki. A my przenosimy się do Kielc, tam Korona podejmowała u siebie Widzew Łódź.
Skład Korony, w bramce Forens, w obronie Balić, Malarczyk, Petrow, Danek, w mocy Frączak, Szpakowski, Deakonu i w ataku Kiełb, Śpiączka i Łukowski. Skład Widzewa, to za to w bramce Wrąbel, w obronie Szota, Kreuziger, Stępiński, Żyro, w pomocy Nunes, Kun, Pawłowski, Szeku i Milosz, a w ataku Sanchez. Tak prezentują się składy obydwu drużyn. Korona jak na razie na ostatnim miejscu w tabeli. Zobaczymy, czy dzisiaj uda im się to zmienić. No i właśnie z takim nastawieniem na to spotkanie wychodzi Korona. Widzieliśmy tu Śpiączkę, która na początku zagubił się chyba w tym, co chciał zrobić. Później ta piłka przeleciała jednak nad bramką Wrąbla. Ale tutaj już nie ma żadnego usprawiedliwienia. Tu powinien być gol dla Korony, tak samo jak w tym momencie. Ale kapitalną interwencją popisał się Wrąbel, a Widzew dopiero w 60. minucie się budzi, ale tylko na chwilę Pawłowski strzela w boczną siatkę. No i ostatecznie to spotkanie kończy nam się bezbramkowym remisem, chociaż trzeba przyznać, że Korona powinna z tego spotkania mieć co najmniej 3 punkty. A my przenosimy się już do Zabrza, tam Górnik podejmował Mieć Legnicę. Skład Górnika w bramce Bilica, w obronie Jensen, Janicki, Paluszek, w pomocy Janża, Młodo, Okonuki, Olkowski, w ataku Podolski, Włodarczyk i Dadok. Skład Miedzi w bramce Lenarczyk, w obronie Matynia, Auterek, Miłuskowicz, Julio Martinez, włosy Casabue, Matuszek, Dominguez i w ataku Kowalski, Enriquez i Narsing. Górnik z Miedzią w tym sezonie będą walczyć o utrzymanie, oba zespoły odpowiednio na przedostatnim i nad ostatnim miejscem w strefie spadkowej, a my widzimy tutaj Górnika, który chwilę przed końcem pierwszej połowy za sprawą Szymona Włodarczyka wychodzi na prowadzenie. Kapitalnie znalazł się tutaj Włodarczyk. Widzimy jeszcze raz powtórkę, zagranie, no i ten prawy róg bramki Lenarcika, ten bez szans. Tak samo jak w tej sytuacji, kapitalne zagranie Podolskiego, ale jeszcze lepsze wykończenie Włodarczyka. Górnik prowadzi w tym spotkaniu już 2-0 i wszystko wskazuje na to, że Górnik tych trzech punktów w tym spotkaniu nie straci. No i tak też się dzieje, Górnik wygrywa zasłużenie 2-0. No i powoli, małymi kroczkami wydostaje się ze strefy spadkowej. My za to przenosimy się w tym momencie do Białegostoku, tam Jagiellonia podejmowała Lecha Poznań. Skład Jagiellonii w bramce Alomerowicz, w obronie Pazan, Puerto Tiro, Wolcy Nasic, Skrzypczak, Nene i Masi, w ataku Czernych, Guali, Przykril. Skład Lecha, to za to w bramce Bednarek, w obronie Reboczo, Milic, Salomon Pereira, w pomocy Murawski, Amaral Kasztrym, w ataku Skóraś, Isak i Welde. Faworytem tego spotkania wydaje się być Jagiellonia, która aktualnie znajduje się w czubie tabeli, za to Lech, żeby do tego czubu tabeli wrócić, musi to spotkanie wygrać i był na dobrej drodze, żeby objąć prowadzenie w 23 minucie. Wtedy to Isak jednak uderza niecelnie, za to w 55 minucie można powiedzieć, że też uderza niecelnie, bo uderza w słupek, ale Alomerowicz wbija sobie sam piłkę do siatki. Widzimy jeszcze raz powtórkę tego strzału, słupek, później od pleców Alomerowicza ta piłka wpada do siatki, a tu widzimy, jaki fatalny w skutkach błąd popełnił Amaral i dzięki temu w 66 minucie Jagiellonia doprowadza do wyrównania. Widzimy jeszcze raz, no Amaral niepotrzebnie tutaj chciał się z tą piłką odwrócić, mógł ją wybić, no i ostatecznie mamy w tym spotkaniu remis 1-1, który nie zadowala żadnej z drużyn. A teraz przed nami już ostatnie starcie sobotnie. Zagłębie Lubin podejmowało u siebie Rakowa Częstochowa. Skład Zagłębia w ramce Bieszczad, w obronie Giorbelidze, Jachławnicza, Kopacz, Pomocy Żywiec, Łakomy, Starzyński, Makowski, Chodyna i w ataku Doleżal. Skład Rakowa w ramce Kowaczewicz, w obronie Arsenicz, Petraszek, Niewulis, Pomocy Kun, Lederman, Papa, Nikolaou, Tudor, w ataku Lopez, Gutkowskis i Wdowiak.
Raków w formie. Jeżeli Raków wygra swoje spotkanie z Zagłębiem, może umocnić się na pozycji lidera Ekstraklasy. I Raków zaczyna to spotkanie, można powiedzieć, wybornie. Zagranie Gutkowskisa do Wdowiaka i ten już w 7 minucie pakuje piłkę do siatki Bieszczada. Widzimy powtórkę, zagranie na początku Diego Lopeza do Gutkowskisa. Ten wycofał piłkę do Wdowiaka. No i jak tu już w tej kolejce jest strzał w prawą stronę w bramki Bieszczada. Zazwyczaj wpada do siatki, ale tu widzimy jeszcze raz Gutkowskis tym razem uderzał. Mógł mieć na swoim koncie 12 bramkę w tym sezonie, jednakże ten strzał trafia tylko w słupek. Zagłębie przegrywa u siebie 0-1 z Rakowem Częstochowa. A my przenosimy się do Radomia. Tam Radomiak podejmował Pogoń Szczecin. Skład Radomiaka: w bramce Kobylak, w obronie Abramowicz, Cichocki, Rossi, Jakubik, w pomocy Alves, Nascimento, Łukasik, Leandro, w ataku Felix i Maurides. Skład Pogoni to za to w bramce Stipica, obronie Mata, Zech, Trantofilopoulos, Bartkowski, wolcy Dryga, Kowalczyk, Dąbrowski, w ataku Almqvist, Zachowicz i Grosicki. Myślę, że w tym spotkaniu będą mogli tutaj kibice obydwu drużyn liczyć na sporą dawkę emocji. No i myślę, że się nie zawiedli, bo już w 12 minucie Felix pakuje piłkę do siatki Stipicy. Ależ kapitalnie znalazł się w polu karnym napastnik Radomiaka. No i on zdobywa już kolejne trafienie w tym sezonie. Widzimy jeszcze raz, jak wyskoczył w powietrze Stipica, po prostu bez szans. Tak samo jak Kobylak w 65 minucie, kiedy to Grosicki strzelił bramkę na 1-1. Widzimy, co tutaj się wydarzyło. Rozpoczął tą akcję Kurzawa, a Grosicki zakończył ją strzałem i zresztą bramką. A tu widzieliśmy, jak Zachowicz próbował zaskoczyć Kobylaka. Ten strzał trochę taki niespodziewany. A tu jeszcze Felix, ale Stipica ostatecznie paruje tą piłkę na rzut rożny. No i starcie Radomiaka z Pogonią kończy się podziałem punktów, a więc Radomiak nie zbliży się do lidera Rakowa, a Pogoń nie ucieknie daleko od strefy spadkowej. A my przenosimy się do Gdańska, tam Lechia podejmowała Piasta i tak naprawdę możemy szybko stamtąd się przenosić na kolejny stadion, bo w Gdańsku oba zespoły nie oddały chociażby ani jednego strzału. My za to liczymy, że we Wrocławiu będzie ciekawiej. Tam Śląsk podejmował Legię Warszawa na zakończenie tej serii gier. Skład Śląska: w bramce Szromnik, w obronie Poprawa, Werdaska, Bejger, w pomocy Jeboa, Schwarz, Olsen i Kączkowski, w ataku Jastrzębski, Exposito i Leiva. Skład Legii: w bramce Tobiasz, Ribeiro, Nawrocki, Jędrzejczyk, Johansson, w pomocy Wszołek, Josue, Augustyniak, Muci i Baku i w ataku Carlitos. Jak prezentują się składy obydwu drużyn, Legia ostatnio w formie pokonała jeszcze wtedy lidera z Gdańska, a teraz będzie liczyła na to samo w starciu ze Śląskiem. No i tak też się dzieje. W 14 minucie po asyście Josue Carlitos strzela bramkę. Chyba jest to jego trzecia bramka w tym sezonie, a więc wraca powoli do formy były król strzelców Ekstraklasy. Widzimy powtórkę, strzał jak żeby inaczej w prawą stronę bramki. A tutaj w fatalnych skutkach błąd mógł popełnić jeden z obrońców Legii. Ta piłka przeciała mu nad głową, ale ostatecznie Exposito nie skorzystał z prezentu. Za to tutaj Exposito powinien ten strzał wykończyć. Powinno być w tym spotkaniu 1-1, ale Śląsk nie wykorzystuje wybornej szansy. No i ostatecznie tor spotkanie przegrywa 0-1. A my widzimy już podsumowanie tej kolejki w formie wyników. Zacznijmy od spotkań piątkowych, a więc na sam początek 17 kolejki Warta pokonała 2-1 Stal Mielec,
a Wisła Płock przegrała 1-2 z Krakowią. W sobotę Korona zremisowała bezbramkowo z Widzewem. Górnik wygrał 2-0 z Miedzią Legnica. Jagiellonia zremisowała 1-1 z Lechem i Zagłębie przegrało 0-1 z Rakowem. W niedzielę za to Radomiak zremisował 1-1 z Pogonią Szczecin, Lechia zremisowała 0-0 z Piastem Gliwice i Śląsk przegrał u siebie 0-1 z Legią Warszawa. Za to w tabeli nie mamy zbyt dużych zmian. Na miejscu pierwszym cały czas Raków Częstochowa, który podwyższył swoją przewagę nad Radomiakiem do 3 punktów. Trzecia Legia traci do Rakowa aż 4 punkty. Za to w strefie spadkowej cały czas na ostatnim miejscu Korona Kielce z dorobkiem 12 punktów, na miejscu 17 Miedź, która ma punktów 15 i na miejscu 16 Górnik Zabrze, który ma 17 punktów. Powoli z tej strefy spadkowej wykaraskała się Pogoń, jednakże to jest tylko jeden punkt przewagi, a więc tu jeszcze wiele może się wydarzyć. A ja już tymczasem bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i także do łapkowania w górę tego odcinka. A tymczasem ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale.